Witam serdecznie, zapraszam na rozpakowanie premierowe PlayStation 4 Pro. Na początku przetniemy sobie tutaj folię zabezpieczającą. Ok, chwila przerwy, a ja to wszystko wyłożę. No i tak, na początku mamy instrukcję obsługi dotyczącą użytkowania sprzętu. Standardowe kartki. Standardowe informacje, jak podłączyć konsolę, użytkować ją. Kolejny świstek papieru. Ok, w pudełku mamy to, na co czekamy. Może w tę prawą stronę wyjmiemy. O. Przełożymy to tu. I tak, tutaj mamy, powinniśmy mieć kabel zasilający do konsoli. Dalej kabel jest, możemy go podłączyć do prądu. Kabel USB, żeby ładować joystick. Co tu jeszcze mamy? No. Nowy kontroler DualShock 4. Największą nowością jest pasek podświetlany w górnej części touchpada i prawdopodobnie ulepszone gumki, jakość. Sprawdzimy w użytkowaniu. No dobrze. Aha, jeszcze jest coś. No tak. Kabel HDMI, żeby podłączyć obraz. O, podłączyć konsolę do telewizora, żeby był obraz. Mamy kabel HDMI oraz headset. O, palec się wkradł. Oraz headset w wersji mono. Dobrze, krótkie cięcie i wypakowuję konsolę. A oto już jest PlayStation 4 Pro. Nowa wersja dotychczasowej konsoli od Sony. Już widać palce, chociaż jest obudowa matowa. No to niestety palce i tak są widoczne. Z przodu wygląda tak. Tutaj mamy fizyczny włącznik konsoli. Choć wydawało mi się, że to jest dotyk. No, fokusuj się. Ach, jest. U góry mamy wejście na płyty. W tym miejscu. Tutaj mamy przycisk fizyczny na wysuwanie płyt. Słychać. Dwa wejścia USB 3.1. Tył. Tylny panel konsoli. Podświetlę. Wygląda tak. Tutaj mamy wejście na kabel zasilający. Po lewej. Dalej jest HDMI. Tutaj mamy wejście prawdopodobnie na kamerkę. To jest ten AUX, jeżeli się nie mylę. Cyfrowe wejście dźwięku, które jest nieobecne w PlayStation 4 Slim. Kolejne wejście USB 3.1 i wejście internetowe. Tutaj mamy chłodzenie, wyloty powietrza na chłodzenie konsoli. Tak wygląda z góry. Jeszcze jest grawer z napisem PS4. Joystick z bliska prezentuje się tak. No, na pierwszy rzut oka nie wygląda, nie różni się niczym. Wszystko jest standardowe. Przyciski R2, R1. Tu mamy L2, R2, L2, L1. Touchpad. Zobaczmy. Włączymy ten joystick. O, świeci nam się, świeci się. To znaczy, że to jest ulepszona wersja, zaktualizowana DualShocka 4. Poukładam tutaj wszystko i ją uruchomię. Pozdrawiam, dziękuję za obejrzenie.